Bardzo serdecznie, a to jest kolejny odcinek z zadaniem w Star Stable Online i dzisiaj są to nowe zadania z Mają Dew i dotyczą rodziny Dew. Ja do tej pory nie wiem, jak to się nazywa, naprawdę, to się mówi Dew czy Dew, nie wiem. Ogólnie lecimy na moją ukochaną farmę, którą kocham, mam nadzieję, że jej jakby nie zmienili, bo będzie mi bardzo smutno. Farma. Gdzie jest ta farma? A to chyba. To jest pod nazwą Zapomniane pole, a nie farma. Czemu zawsze ta ciężarówka musi być tak głośną? Okej, dobra, zaczynajmy. Farma tutaj chyba jest opuszczona. Serio, to teraz się skapnęłaś postacią. Serio, mogli dać inny dialog. Chętnie tu pomieszkuję. Myślałam, że pomieszkam będzie napisane. Tak, jest, chętnie tu pomieszkam. Pewno tutaj pajęczyn, ale ślady wskazują na to, że ktoś niedawno otwierał te stodoły. Maja, wiemy, że to ty. Na tablicy są jakieś notatki, chyba zostały napisane niedawno. Poniedziałek, kupić paszę dla kurczaków. Środa, ostrzyc owce. Piątek, wieczór filmowy z Alex. To Maja. Ale fajnie w ogóle jest już potwierdzone na Instagramie SSO, że Maja i Alex są orientacji LGBT, więc super. Kurczaki były niedawno karmione. Klatka to jedna z niewielu tutejszych rzeczy, które nie są zniszczone. Ok. Ten dom wygląda, jakby zaraz miał się zawalić. Pewnie nikt tutaj już od dawna nie mieszka. Icha. O Jezu, ja się wystraszyłam. Biegnie, a jaki ładny. To jest ten fiński? Fiński chyba, tak. Ale śmiesznie. Kocham owce. O, Maja. Wracajcie tutaj. Wypuchacie uciekinierzy. O, Maja. Ale akcja, dobra. Zaraz do was wracam. Wróciłam i przywitał mnie piękny soundtrack z tej farmy. Kocham tą farmę. Naprawdę jest genialna. Uwielbiam ją po prostu. Maja. Lecimy do Maji. Petra, to ja, Maja. Co tutaj robisz? Pewnie nie spodziewałaś się, że kogoś tutaj spotkasz, no bo farma wygląda fatalnie. To farma mojej rodziny, kiedyś tu mieszkaliśmy, ale teraz jest w opłakanym stanie. Nie stać mnie, by naprawić budynki i tutaj zamieszkać, ale mogę przynajmniej zadbać o zwierzęta. A co z twoją rodziną? Moi rodzice muszą podróżować po Jorviku, a czasem nawet poza wyspę, żeby znaleźć pracę. Przysyłają mi pieniądze na jedzenie dla zwierząt, ale nic więcej nie mogą zrobić. Nie mam pieniędzy na naprawę budynków, a w obecnych warunkach nie można tutaj mieszkać. Nie moglibyśmy tutaj nawet trzymać koni, bo stajnie są w tak złym stanie. Tylko sobie wyobraź, jorwicka rodzina bez koni. Choćbym nie wiem jak się starałam, nic tutaj nie chce wyrosnąć. Ale nie przestanę, pewnego dnia będziemy mogli wrócić i znowu razem zamieszkamy, jestem tego pewna. Oby nie, kocham tą farmę taka jaka jest. Najpierw jednak muszę znaleźć owce. Nie miałam czasu, żeby naprawić bramę, a bez konia szukanie tych uciekinierów zajmie mi cały dzień. No nie. Ja widziałam na Instagramie, że tam na spoilerach chyba plany jakiegoś takiego, wiecie, jakiegoś budynku. I mam wrażenie, że to właśnie chodzi o tą farmę. Ojej, i tu jest teraz tyle ludzi, no nie! Lubiłam tą farmę jak była taka opustoszała. Chwila, WaterEye, możesz mi pomóc zagonić z powrotem owce? Owce są grzeczne, więc wrócę z nimi, wrócą z nami, jeśli ładnie je poprosisz. WaterEye, mam nadzieję, że dodatkowa osoba ci nie będzie przeszkadzać. Proszę cię, owco, chodź. Trudno być daleko od rodziny, moje rodzeństwo mieszka po drugiej stronie wyspy razem z naszymi córkami, ale postanowiłam zostać na południu Jorviku, cóż, mam tu pewne zobowiązania. zmienić drogę. Okej. Alex! Alex! Chodzi jej o Alex, prawda? Chodziło jej o Alex. Chodziło jej o Alex. Tak, 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 tak. Tutaj mamy owieczkę jeszcze. O, konik. Dobra, to ten fiński, ten taki. Ja w ogóle mam tego fińskiego... Aha, czy on tutaj będzie tak... nas śledził? Ojej. To było zaplanowane, co wy myślicie, że... Ja bym spadła przypadkowo. Pff, no chyba nie. Nie. Moja rodzina powinna była się domyślić, że to zbyt piękne, tak duża farma za taką niską cenę. Gdy uświadomiliśmy sobie, że gleba jest jałowa, a niezdatna do uprawy, było już za późno, teraz musimy wziąć się w garść. O, Maja, zrozumiałam, masz bardzo ciężkie życie. 5, 6, tak, to już wszystkie. Też widziałaś tego samotnego konia na polu? Na pewno nie jest nasz, bo nie możemy tutaj trzymać żadnych koni. Wrócisz tam razem ze mną, może go rozpoznam, może jest ze sąsiedniej farmy. Gdzie tu może być sąsiednia farma? Że tamta obok Jarlheim? Jest nasz tajemniczy koń. Nie rozpoznaję go. Nie ma żadnego sprzętu. Czy to może być dziki koń? Chwila, jakoś tak dziwnie się zachowuje. Być może jest ranny. Musimy się zbliżyć, żeby mieć pewność. Ale ładna animacja. Taka. Nie wiedziałam, że te konie tak hamują. Uspokój konia. O. O, jest. Tak, udało mi się. Udało się! Koń jest spokojny. Jest odrobinę niespokojny, ale jest tą maską, czyli ogólnie... Chyba trochę się uspokoił i teraz mu się przyjrzę. Tak, tak myślałam, ma problem z nogą, trzeba go zabrać do weterynarza, albo dalej będzie cierpieć. Jeśli to jeszcze nie jest oczywiste, to opieka nad rannym koniem nie jest moją mocną stroną. Wiesz, co powinnyśmy teraz zrobić? Wtedy przyjmuje ranne konie. Ej, ciekawe, co się stanie, kiedy to nacisnę. Petra, haha, lubię straszne opowieści, ale legendarny Glooman nie jest najlepszą osobą do opieki nad rannymi końmi. Pomyślmy o czymś innym. No trudno, Haga. Tak, doktor Shepherd będzie wiedział, jak pomóc. Możemy powoli zaprowadzić tego biedaczka na południowe kopyto albo skorzystać z przyczepy. Musimy szybko dotrzeć na południowe kopyto. Nie chcę, żeby ten konik się męczył. To taki słodziak, prawda? Mogłabym przysiąc, że się uśmiechał, gdy się do niego podkradałaś. Okej, ogólnie to wyłączyło mi się nagrywanie, więc... lecimy na południowe kopyto. Teraz już... Właśnie wiem, dlaczego jeżdżę pod wózkami. Maja, przepraszam, że musisz ze mną jeździć. Dobra, ja już jestem, było ciężko. Nie umiem jeździć po tej grze. W naszym powyspie pojawili się goście, witajcie. Co my tu mamy? Rannego konia? Dzień dobry, doktorze Shepherd. Petra i ja znalazłyśmy tego konia na mojej firmie na Zapomnianych polach. Zauważyłyśmy, że ci nie chodzi, więc chyba jest ranny. Niedobrze, ale przyprowadziliście go we właściwe miejsce. Ranch ratunkowe jest świetnie przygotowane do niesienia pomocy rannym koniom. Niech to się przyjrzy. Tak, już wiem, co mu dolega. Uraz nie jest groźny, ale jeśli nie zabandażujemy tej nogi, to będzie się pogłębiał. To był dobry pomysł, żeby szybko tutaj prowadzić tego pięknego konia. Dziękujemy za pomoc, doktorze Shepherd. Kiedy wyzdrowieje? Trudno powiedzieć, przyjmę go na noc i zobaczymy. Nie mogę go obserwować przez cały czas, ale zadbam o to, żeby nie pogłębił swojego urazu. Zbliżam się do ochotnika, to być trybutem, ale fajna animacja. Słucham? Powiedziałam, że chętnie zobaczę tutaj na noc. Zostaję tutaj na noc, żeby się zaopiekować tym koniem. Jutro i tak mam wolne. Pan Markangast nie będzie musiał... Plantowicy język. Nie będzie miał nic przeciwko. To bardzo miło z twojej strony. Ten biedaczek na pewno doceni twoje towarzystwo. Wydaje mi się trochę niespokojne. I co tu jest właściciel tego konia, albo jak się wabi? No, nie wiemy, po prostu pojawił się dziś na mojej fermie. Może być sobą na gospodarstwie leśnym z tym, moje owce. Może to nie pola. Myślisz, że to zabawne? To za tupyt. Petra, masz chwilkę? Jeśli chodzi o właściciela tego konia... Bittergood. To będzie Bittergood. Chyba. Nie wiem. Zauważyłam ślady przywieszki, która mogłaby pomóc odnaleźć właściciela tego konia, ale została zerwana. Widziałyście coś takiego, gdzie znalazłyście tego biedaczka? Jeżeli wrócicie na zapomniane pola i się tam dojrzycie, być może uda wam się odnaleźć tę zgubę. Gdy znajdziesz przywieszkę, zabierz ją do mojej koleżanki w Jarlheimie, która może znać właściciela tego danego konia. Powodzenia! Ja mam wrażenie, że to będzie, wiecie, ten Bittergood, ten taki zły, który zawsze... O Boże, auto za oknem. Który zawsze jakby próbuje... próbuje nam zniszczyć plany i znęca się nad końmi i wszystko, co w ogóle najgorsze. Ja coś czuję, że to będzie tak. Gdzie może być ta przewieszka? Będę dalej szukać, na pewno gdzieś tutaj jest. No nie, szukanie, nie chcę mi się tego robić. Tu jej nie będzie. No właśnie. Przewieszka! Znalazłam ją. Muszę ją zabrać do pani weterynarz w Jarlheimie. Więc mamy panią weterynarz. Znalazłam. Witaj, co tam masz? Przewieszkę dla konia, pozwól, że ją obejrzę. Nie pierwszy rok jestem weterynarzem, dlatego też wiem, że ta przewieszka należy do rodziny Jarsonów. A, to ja tak nie byłam tego. Porozmawiaj z Dory Jarson, to pewnie znajdziesz w gospodarstwie dyniowym na wyspie Paddock. Nie chce mi się tam jechać. Ogólnie mi się nie chce grać w Star Stable, ale muszę też nagrać na poniedziałek, ponieważ ostatnio się lenię z tymi filmami, nawet nie mam nic totalnie na niedzielę, więc tak. Moje plecy, witaj młoda damo. Nie zauważyłam cię, Petra, kiedyś miałam lepszy wzrok. Co cię tutaj sprowadza? Chcesz pomóc przy dyniach? Czy uciekł mi koń? Oczywiście, że nie zauważyłabym. Policzymy chwilunia. Przepraszam, jednego brakuje. Gdzie jest teraz? Nic jej nie jest? Na południowym kopycie? Jak ona się tam dostała? Pewnie zabrała się tam z powodu tego urazu. Hak to dobry człowiek. Będzie wiedział, jak jej pomóc. Pewnie się zastanawiasz, jak lecz ma na imię. Nazywam ją Ellie. To tylko ma taką możliwość, ucieka z wyspy Paddock i wędruje po całym Jorviku. Była już chyba wszędzie. Na lustrzonych bagnach i na posterunku strażników Mistral, a teraz nawet zawędrowała do zamku Markangast. Wygląda na to, że lubi przygody. Nie usiedzi zbyt długo w jednym miejscu. Gdzie tym razem zawędrowała moja Ellie? Przynajmniej tym razem nie uciekła zbyt daleko. Nie zbliżało się do tej opuszczonej farmy, prawda? Tej należącej do rodziny, która uciekła z Jorviku. Tego miejsca trzeba unikać jak ognia, słowo daję. No właśnie, ponieważ to jest takie fajne, jak ludzie tam nie chodzą. Dziękuję za informację o Ellie. Będę wdzięczna, jeśli ją tu przyprowadzisz, gdy już wyzdrowieje. Dziękuję, Petra. Hak mówi, że koń musi zostać na noc, ale wróć na noc, to zobaczymy, czy mu się poprawiło. Okej, słuchajcie, moi kochani, widzimy się za tydzień z kontynuacją tych zadanek. Tak, miał być zimowy rajd co poniedziałek, ale no, jak widzicie, trochę nam wpada, nie wiem, Simsy, teraz te zadanka. No cóż, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Ja się z wami żegnam i popatki.